Cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku mojej serii z gry Omerta, Miasto Gangsterów. Jesteśmy w tym momencie, dokładnie w tym momencie, w którym zakończyliśmy odcinek numer 1, czyli rozpoczęła się tutaj ta walka z oprychami, którzy no gdzieś tam zaatakowali wyskropka. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. No jej, widzicie takie pomieszczenia. Zobaczmy, co jest. Ostrożnie, no tak. Pamiętacie, no zalecano nam, żebyśmy się jednak chowali za jakimiś różnymi ściankami i tak dalej. Sprawdźmy, co by miało największy sens. Widzicie, gruby śród. No przypominam tutaj pewne rzeczy. Wywołuje krwawienie. Dobra, potężny, ale mniej precyzyjny. No to tym strzałem, myślę, załatwimy gościa. No 12, nie za dużo, nie za dużo niestety. Możemy skorzystać z grubego śrutu, dobra. Skoro jest do wykorzystania, to też oczywiście warto wykorzystać. Nie ma sensu tutaj marnować tych punktów akcji. Ojojoj. A co ten gość ma? Kieszonkowiec. Sprawdzimy, czy on ma broń. Na razie do tego może będziemy strzelali. Troszeczkę może się wynurzę. To jednak ma znaczenie, gdzie stoję tak naprawdę. Widzicie, u Wyskropka, no tego nie widzieliście wcześniej, to jest pierwsza walka z nim jakby w drużynie. U Wyskropka mamy tych opcji, te opcje mamy troszeczkę inne. Inne mamy te ataki, mamy szybki strzał, mamy precyzyjny strzał, mamy też postrzał w brzuch. No wiadomo, wszystko to jest podobne, tak naprawdę analogicznie dosyć to jest przedstawione. Widzicie, tu jest krwawienie, tutaj jest jakiś strzał bardziej mierzony, mniej mierzony. No u każdego póki co to podobnie wygląda, mimo że te bronie, jak widzicie, są inne. No dobra, mamy tutaj szybki strzał, czyli to są tylko 3 punkty akcji. Precyzyjny strzał. Czyli strzał, któremu nie przeszkodzą osłony. Tutaj jest mała szansa, widzicie, możemy sobie posprawdzać. Dobra. Chyba się za bardzo schowałem. Okej, teraz już powinno to lepiej chyba wyglądać, no właśnie. Ale jednak chyba z tego szybkiego strzału skorzystam. No mała jest szansa na trafienie dosyć. O, ale udało się. Zatem spoko. O, jeszcze jedno. Jeszcze jeden strzał mamy, widzicie. No z tego szybkiego strzału jest tych strzałów więcej, no oczywiście. Ojej. Tutaj ostro się zaczyna, widzicie. Aż 3 wrogów, no to jest moim zdaniem akurat minus, że podano nam wcześniej już ilu mamy tutaj wrogów, przeciwników do pokonania. Lepiej było jakby to był taki element zaskoczenia. Tak przynajmniej mi się wydaje. No ale dobra. Jak już tak zrobiono. I tutaj troszeczkę dostałem. No ale nic. Spróbujemy w tego gościa trafić. O, widzicie, to tak obszarowo działa. Zatem elegancko. Dobra, koniec tury. No tak, troszeczkę monotonnie wyglądają niestety te walki, jak widzicie. Trochę chyba jednak jest racji w tym, że no to nie wygląda najlepiej. Kieszonkowiec. Co działa, czy ten kieszonkowiec tutaj mnie może jakoś okraść faktycznie, czy tylko będzie bił? Chyba tylko będzie bił. Ja na razie wolę się tymi gośćmi zająć, jeśli będę miał oczywiście tutaj duże szanse na trafienie. Tu mi szkoda, szczerze mówiąc, tego. Więc skorzystamy z czegoś innego, myślę. Dobra. Strzelajmy do tego kieszonkowca. Dobra. Tak więc udało się. No nie wiem, jakby to było później, czy czasem by to nie był jakiś problem. No i nie udało się niestety trafić. Czy to nie byłby problem później z trafieniem, czy ten gość by na przykład nie przysłaniał nam później innych przeciwników. Nie powodował, że później byłoby trudniej. No, to powinno się udać. Aj, szkoda, szkoda. Dobra, skorzystamy sobie teraz z tego drugiego oddechu. To można, jak widzieliście pewnie, jak wiecie, użyć po każdym zabójstwie tak naprawdę. W przypadku oczywiście wcześniejszego wykorzystania. Dobra. Tym razem chyba nie padnę tutaj na szczęście, nie zrobię czegoś takiego jak ostatnio. No dobra, mamy dwóch wrogów, no ale już to nie powinno być zbyt trudne. Ojej. Dobra. Tak więc elegancko udało się to wszystko.
Zabójstwa 3, no kurde, wszystko mi zabił ten wyskrobek. Już tam widzicie, jakieś odblokowano osiągnięcia, to nie jest istotne. Zatem widzicie, kolejna akcja udana. Dobra. Zwróciliśmy się uwagę, no widzicie, cały czas ten strach rośnie. Dobra, misja wykonana, wygrywasz. Squiggs lost two of his fingers. I lost the man I was before. There and then, a smoking gun in my hand, dead bodies all around me, I realized that I'd passed the point of no return. If the law couldn't protect me and mine, I had no use for it. If there were no paying jobs for me, I'd be my own employer, make my own rules. And if that makes me a gangster, then yes, I am a gangster. No, dosyć szybko się przyrodził ten nasz bohater w tego gangstera, no tak trochę dziwnie moim zdaniem. No ale cóż, mamy kolejną misję do wykonania. Latarnia morska Absecon, chyba tak to powinienem przeczytać. Daj mi się, tak to tutaj wygląda. No one wants to do business with us, but we'll set up our own alcohol supply and distribution network. A brewery here, a speakeasy there, we'll be up and running again in no time. Ja tak się przymykam, bo myślę, że jednak ciekawie jest czasem posłuchać, co mówi ten narrator, ta osoba, która tutaj wygłasza nam te swoje mowy, która też nam czyta to, co tutaj mamy napisane, oczywiście po angielsku. No ale co jest tutaj istotne, obecność policji już będzie bardzo niska, no ale jednak policjantów gdzieś tam pewnie zobaczymy. Nagrody tym razem to dwóch członków ekipy i plus jeden do wielkości gangu, cokolwiek to jest. Zatem startujemy, zobaczymy, co tutaj mamy. Dosyć krótka, jak mogliście zauważyć, ta pierwsza misja. No oczywiście ona była taka troszeczkę samouczkowa. Dobra, czyli musimy browar otworzyć, tak jak to było wcześniej powiedziane. No i tym razem troszeczkę inaczej wygląda ta mapka. A w ogóle co do tych mapek, to myślę, że akurat to jest dosyć fajnie, dosyć interesująco odwzorowane. Naprawdę. Przynajmniej ja czuję taki trochę klimat lat 20, oczywiście nie wiem może do końca, jak to tam wtedy wyglądało. Ta muzyka też naprawdę bardzo mi tutaj pasuje, nie wiem jak wy uważacie. Dobra, mamy zatrudnić nowego gościa, sprawdźmy sobie, no nie, tutaj niczego nie mamy. Doktorek, to jest ten gość, z którym przed chwileczką tam gadaliśmy, a już więcej sobie chce. Ma rewolwer, ależ cwaniak. Drugi poziom, mózg operacji, taki tutaj on ma. Taką specjalizację ma, bo widzicie, wyskrobek to jest jakiś tam włamywacz. Ja również jestem mózgiem operacji. No dobra, weźmiemy tego doktorka. On nam się pewnie przyda. Dzienna płaca 24 dolcy. No dużo, proszę państwa, tutaj to jest jednak. No, zajmiemy się browarkiem. Dobra. Czyli potrzebuje nieruchomości. No tak, jasne, jasne. Skocz sobie na głębszego. Dobra. Czyli widzicie, tutaj też no troszeczkę samouczkowe to jest. Tak więc taki domek oznacza, że możemy sobie to wynająć. O, teraz kaski trochę dostaliśmy na rozkręcenie tego naszego biznesu. Wynajmij nieruchomość, takie jest tutaj cel teraz dostaliśmy. Ja bym chciał już tutaj zarabiać, a nie jakieś tutaj nieruchomości wynajmować. O, udało się. No właśnie, to jest też ważna rzecz. Naprawdę łatwo tutaj się. Łatwo, może nie łatwo, ale ostatnio troszeczkę się w tym pogubiłem. Tak właśnie prawym przyciskiem myszy się przełącza między nieruchomościami a portretami naszych postaci. No ale okej, to jest nieistotne teraz. Zakładamy oczywiście biznes. No i mamy do wyboru browar, krajówka, ukryty skład, przemytnik, gar, kuchnia, gorzelnia, księgowy, fałszerz, hurtownik, związek zawodowy. No my musimy założyć browar oczywiście. No nie kosztuje to dużo. No i oczywiście. A wilku, teraz się tym zajmuje. A co my tu mamy? Coś nowego mi się tutaj pojawiło. Myślałem od razu kogoś, żeby jakieś informacje ciekawe zdobyć. Tutaj też. Latarnia Absecon. Starszy, który dogląda latarni morskiej, zna większość przemytników działających. Okej, okay. To również sobie skorzystamy z jego informacji. Browar ustawiony.
Bardzo dobrze. We're up to some good beeswax, Letty. I may be half under, but I still know how to run things. Dobra. No tu mi się to podoba. Widzę, że tutaj trochę będzie do zrobienia chyba. Dobra. I never doubted your boss. Chociaż troszeczkę przyznam, że nie lubię, jak tak jest, że mi po prostu mi mówią, co mam robić i ja to robię. No to jest troszeczkę takie nudne, które teraz nam punkt tutaj wskazali. Nie bardzo wiem, mam wynająć lokal. Czerwony punkcik to jest chyba... W sumie jestem ciekaw, jak to wygląda, jeśli chodzi o zakup budynku mieszkalnego. Tego też nie robiłem, zrobimy sobie to, mamy dużo pieniędzy w tej chwili. Ale mamy wynająć lokal, to jest teraz zadanie. Być może uda się właśnie w budynku mieszkalnym coś takiego zrobić. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw. Jak wiecie, no nie grałem w tę grę, to jest premierówka. Więc nie znam tutaj wszystkich opcji, więc od razu, no... Przepraszam, jeśli jakieś głupoty będę gadał, chcąc, nie chcąc. Aha, czystych pieniędzy to wymaga. Okej, dobra, dobra, bo już tutaj... troszkę się zamuliłem. Dobra. Czyli my musimy wynająć lokal, ale gdzie mamy lokal do wynajęcia? Okej, tutaj coś się udało zrobić. Może właśnie informacji potrzebujemy? No chyba tak, chyba o to chodziło. Na te informacje czekaliśmy. 8 skrzynek trunku mi dali, ale wyśmienicie. No i sympatia nam, widzicie, wzrosła też. Wyskrobek znalazły 6 interesujących miejsc. No, o to chodziło, tak więc trzeba było z tego skorzystać. Ja się dziwię, że tutaj nic nie ma do wyboru. Wynajmiemy sobie na przykład to. Widzicie, jest więcej takich miejsc, powiedzmy, z których można skorzystać. Sobie może pozdobywam te informacje. Niech ciut więcej będzie jeszcze tych punktów na mapie. Dobra. Otwórz spelunkę. Dobra. Widzicie, tutaj wszystko tak wygląda. Załóż interes. No jest trochę klikania tutaj. Więc pewnie dla was to nie jest jakieś bardzo interesujące. No ale to jest taki po prostu typ gry. To jest strategia ekonomiczna. Tutaj, żeby faktycznie coś się działo, to jednak troszeczkę trzeba poklikać. Póki co, szczerze mówiąc, mnie nawet tutaj zainteresowało to. Może faktycznie, jeśli chodzi o akcję, no to tu nie ma szału jakiegoś. Dobra. No dobra. Ostrzelanie, wykupienie. Teraz gdzie oni są? Tutaj, tak? Za ile wykupić można? No wykupmy, niech będzie. Czyli widzicie, też jeśli ktoś jest mózgiem operacji, to takie działania realizuje szybciej. To jest też ciekawa sprawa. Oczywiście mózgiem jestem zarówno ja, jak i ten O'Connell cały. No wykorzystamy jego. Dobra, informacje kolejne. Co nam coś dało? Tak, o widzicie ile... O kurczę, 9 miejsc interesujących. Zatem opłacało się chyba tam pójść i zapłacić troszkę. Dobra, ja bym sobie ponapadał na coś, szczerze mówiąc, jeśli się uda, jeśli są takie miejsca tutaj. O, jakieś, widzicie, mieszkania urzędników miejskich. No spróbujmy, sprawdźmy, jak to wychodzi. Przekręt. Dobra. Czyli widzicie, ciekawe nawet to jest. Żeby skorzystać z przekrętu, żeby zrobić przekręt, powiedzmy, musimy mieć ciepłe stosunki z tym celebrytą całym chyba, o to chodzi. No a żeby mieć ciepłe stosunki, musimy zorganizować występ, no co kosztuje niestety 5 sztuk trunku. No dobra, teraz nie musimy tego robić, teraz mamy inne tutaj cele. Musimy ostrzelać, wykupić niezależną spelunkę, no chyba coś tam już zrobiłem, więc powinno to też być zaliczone, no tak jest. Doszło do transakcji, lecz swoją kryjówkę do poziomu drugiego, czyli to jest to, o czym mówiłem wcześniej. W poprzedniej misji. Czyli oczywiście prosta sprawa. Otwórz pizzerię Udona. Dobra, kolejne rzeczywiście. Teraz nieco innymi sprawami się zajmujemy. O.
O, oczywiście. Każda nieruchomość też może mieć inną cenę, dlatego że właściciel mnie lubi albo nie. Ten mnie lubi. Bardzo się cieszę. Dobra. Fajnie, mamy wszystko tutaj napisane. Wszystko mamy, wszystko wiemy tak naprawdę, bo są informacje na temat efektywności dziennego spożycia, czy to piwa, czy trunku, jaki jest dzienny dochód. Możemy też skorzystać z jakichś ulepszeń. No sprawdźmy. Dobra. To już chyba zaraz będziemy mieli, jeśli już nie mamy. To jest nie troszeczkę wnerwiająca rzecz, że trzeba, żeby wyświetliło nam się, że to już zostało wykupione, to musimy najpierw przejść do naszego bohatera i tak jakby no przeczytać informację z nim związaną. O, teraz kolejna rzecz jakaś dla nas. O co tutaj chodzi? Dobra. Czyli kolejną osóbkę sobie przygarniemy. Teraz mieliśmy, co my tam mieliśmy zbudować? Aha. Pizzerię, dobra. Czyli gar kuchnia, jak się... Nie, gar kuchnia to jest miejsce, które rozdaje darmowe posiłki. Czyli cóż to będzie? Chyba, że coś źle zrobiłem. Chyba, że nie do końca tak to miało wyglądać. Gar kuchnia podnosi twój wskaźnik sympatii. No spróbujmy też. Zobaczmy, jak tutaj z tym wyjdzie. No mówię, no ja będę też na etapie takiego testowania trochę. Teraz mamy otworzyć pizzerię Udona. To na razie odpuszczamy. Mieszkanie funkcjonariusza. No widzicie, mamy tego trochę. Możemy różne osoby tutaj jakoś szantażować. Coś doszło, zakładanie. Dobra. To już chyba wyszło. Klopsiki. Wskaźnik sympatii plus 10. Ciekawa sprawa. Naprawdę. Dobra. Ja bym chciał tylko pizzerię Udona otworzyć. Tylko gdzież to mogę zrobić? No szczerze mówiąc, nie bardzo wiem. Lokal. Dobra. No widzicie, możemy sobie wrócić, jeśli zapomnimy powiedzmy no danej misji, na czym miała polegać. Możemy sobie wrócić i sprawdzić, na czym ona polega. No dobra, może tutaj po prostu nie mogliśmy tego zrobić. Albo gdzieś może coś trzeba było przesunąć. Nie wiem, tutaj widzicie, mamy dosyć tani lokal, więc nim się teraz zajmiemy. W międzyczasie możemy... O, kupić broń na przykład. No ale też widzicie, musimy mieć... Musimy mieć jakieś... O kurczę, no nie, no tyle chcę. Musimy mieć też dobre stosunki z gościem, żeby móc kupić od niego tęże broń. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy na tej mapie? No widzicie, sporo nam się tego tutaj powyświetlało. Sporo jest też możliwości. Jeśli chodzi o Toast, no to on no powoduje, że teoretycznie ten informator powinien nam powiedzieć więcej. Jeszcze tego nie testowałem, czy faktycznie warto korzystać z tego, czy też nie. Tak to ponoć wygląda, według tego, co nam tutaj piszą. Dobra. Ja bym sobie przeszedł do mojego nowego lokalu. Gdzie możemy też założyć interes. No i widzicie, trochę inne interesy tu już mamy. Czyli widzicie, to są różne te lokale, różne ich też rodzaje. Jest pizzeria Udona, zakładamy tę pizzerię. Kolejny tutaj punkt zostanie zaraz spełniony. Dobra, ale ja się rozejrzę po tej mapce, widzicie. Jest naprawdę pełno tych rzeczy do zrobienia, powiedzmy, spelunka. No, tego to też wam mogę pokazać. Przejazd, to jest ciekawa sprawa. Broń palna w ilości 5. Kurczę, broń palnej... No mamy właśnie 5, dobra. W każdym razie powiem wam, jak to wygląda. Po prostu przejedzie samochód i ostrzela tę spelunkę. Zresztą macie tutaj to napisane. No i wtedy... lokal zostanie porzucony. Na razie nie wiem, czy jest taka konieczność. Dobra, co tutaj mamy nowego? Nowa pizzeria sprawia, że ludzie stają się nerwowi i zaczynają się ciebie bać. Okej, czyli musimy teraz zwiększyć swój wskaźnik. Wskaźnik strachu i sympatii. Okej.
gar kuchni, ale otwarłem gar kuchni, zatem już kolejną rzecz mamy. I o co tutaj chodzi? Cały czas, widzicie, mamy te informacje, no, trzeba trochę się naczytać. Mnie się na przykład bardzo podobało to, że te misje są przerywane filmikami takimi krótkimi, no ale jednak to też jakoś tam klimatu troszeczkę dodaje. No tutaj tego czytania jest naprawdę dużo momentami. No też i tak mamy dosyć prostą informację później o tym, na temat tego, co mamy zrobić, zatem to jest na pewno też plus. No a teraz co mamy zrobić? No właśnie. Co mamy zrobić? No, czyli ludzie byli jacyś winni pieniądze. Tak więc... mamy dług wobec niego niby. No niech będzie. Wyeliminujemy te jego szkodniki, a szukać niebieskiego hotelu, nad którym widać znak oka. Dobra. No, tutaj też nam widzicie. Mówią mniej więcej, co tutaj oznaczają te wskaźniki. No, dosyć wysokie już teraz są, tak mi się wydaje. No... o wiele wyższe niż były niedawno. Symbol oka. Niebieski hotel. To będzie to? Nie, to jest mieszkanie celebryty. To również. Symbol oka tylko tutaj, szczerze mówiąc, widzę. Dobra. Nie wiem, jestem chyba ślepy, bo nie widzę tego naprawdę. Trzeba przeszukać chyba lepiej tę mapkę. Gdzieś tutaj symbol oka. Jeszcze raz. Niebieski hotel. Dobra. To też jest ciekawe, można też tak sterować kamerą, zatem no można sobie ją obrócić. To wam teraz pokazuję, bo w sumie nie było jakoś tam na to czasu, nie było okazji, żeby to wam zaprezentować wcześniej. No to oczywiście są takie szczegóły, powiedzmy. Ale ja tu nie widzę żadnego niebieskiego hotelu. Z symbolem oka. No to jest niefajna sprawa jednak, jak się nie do końca wie co zrobić. Może dopiero musimy się znowu dowiedzieć, gdzie coś takiego leży po prostu. W ogóle nie widzę tutaj żadnych budynków niebieskich, oprócz tego, powiedzmy, ostatniego. Nieznany budynek. No być może to tak właśnie jest, że najpierw musimy pewne rzeczy odkryć. Dobra, już mamy informację. Dobra, jednak do informatorów się znowuż udamy. No, czyli widzicie, chyba ich korzystanie z ich usług będzie nam po prostu niezbędne. Gdzież ci informatorzy byli? Tutaj. Dobra. Więc poczekajmy, co tutaj się wydarzy, czy kogoś nam znajdzie. No jeszcze mamy parę informatorów. Sianka, kurczę, nie zarabiamy za bardzo. No, trzeba było bardziej zadbać o to, żeby te interesy się lepiej kręciły. No póki co staram się raczej te misje tutaj robić, powiedzmy. Więc się nie dziwcie, że tutaj to idealnie nie idzie. Kurczę, strach nam strasznie wzrósł, widzę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ofert żadnych, jak widzicie, nie mamy, więc tutaj zupełnie inna to jest ta misja. Na innych rzeczach polega tak naprawdę. Dobra, ale teraz czekam, no właśnie, na te informacje. No i mamy jakieś nowe informacje. O, tu jest jakiś symbol oka. Hotel. Miał być niebieski, ale dobra. Tak więc atakujemy, o to chodzi w tej misji. Znaczy jednak nie wszystko nam tutaj mówią na temat tego, co musimy zrobić. Do pewnych rzeczy sami po prostu musimy dojść, to jest myślę dobre. To czekamy. Troszkę to trwa, zanim oczywiście nasi ludzie dojadą. A my sobie w międzyczasie napadniemy, mamy trochę mało tych trunków. Moglibyśmy jednak trochę więcej tutaj zarabiać. No i będzie znowu pewnie jakaś misja związana z jakąś strzelaniną. No tak, potyczka Louis i jego problem ze szkodnikami. Gang drobnych opryszków prowadzi z tego hotelu swoje piwne interesy. Załatwi ich wszystkich, aby spłacić swój dług wobec Louis'ego Castanedy. Dobra, no to bierzemy wszystkich.
Ja jestem bardzo ciekaw, jak wychodzi to automatyczne rozwiązanie. Ale prawdę mówiąc, boję się z nią skorzystać, zatem po raz kolejny wam pokażę, jak wygląda walka. To już mieliście okazję chyba dwa razy oglądać. Zobaczymy, co tym razem nas tutaj czeka, ilu wrogów nam zafundują w tej drugiej misji. Pięciu, aż pięciu wrogów. No, ciekawe, ciekawe. I to tak wygląda. Też muzyka nam się zmieniła. Wyskrobek, sojusznik. Dobra. Gdzie tu mamy wejście w ogóle? Chyba tu, tak jest. Ojej. Dobra, no to będzie ciekawe znowu. O, elegancko. Tylko szkoda, szkoda, że mam jednak te nieuleczalne rany, tak to chyba było nazwane. To jednak może bardzo przeszkadzać. Ciekawe. Dobra, chyba źle to zrobiłem. Dobra. Teraz czas na wyskrobka. Dobra. Anulujemy atak, domyślnie przynajmniej, prawym ściskiem myszy. No kurczę, aż dwóch wrogów. Ale kieszonkowiec, z tego co zauważyłem ja i pewnie wy też, nie atakuje na dystans po prostu. Do tej pory tak przynajmniej nie atakował. Z czego byśmy najpierw tutaj skorzystali? Precyzyjny strzał. Trochę nas więcej kosztuje tych punktów akcji, za dużo. Skorzystajmy z zwykłego. Kurczę, no chyba to nie był dobry wybór. Dobra. W każdym razie koniec tury. Na gdzie jest ten mój doktorek? Te dziwne odgłosy mi wydaje. Widzicie, każdy... Kurczę, gdzie on mi idzie? Każdy też ma trochę inne te atrybuty. Widzicie, nawet punkty akcji, punkty ruchu są u niego zupełnie inaczej jakby rozdysponowane. Okej, okay, teraz czas na mnie. Dobra. No kurczę, ciekawe, ciekawe. Nie wiedziałem, że to działa na dwie osoby. Ciekawa sprawa. W sumie troszeczkę dziwne, no ale okej, okay, okej. Okay. Mi się wydaje, że tamten gość stał jednak z daleko, żeby to mu cokolwiek zrobiło. No teraz oczywiście skorzystam sobie już z tego drugiego oddechu, żeby jednak nie mieć później problemów z czymkolwiek. Troszeczkę też myślę, warto się, że warto pamiętać o tym, żeby się kryć na tyle, na ile można. No oczywiście. Ja tego, jak widzicie, nie zrobiłem. Spróbujmy spowodować to krwawienie. No i jest dobrze. U tego gościa może też. Kurczę, tu mamy za mało. Dobra, bez sensu, marnuję tylko. Dobra. Tamten gość jest jednak za daleko, żeby go trafić. Ajaj, ale cwaniak, widzicie. No tak właśnie tutaj będę musiał korzystać też z tych wszystkich kryjówek. No ale tu póki co nie jest jakoś trudno. No i właśnie, jak wygląda to u tego doktorka? Mamy popłoch, on ma oczywiście rewolwer. Popłoch, dwukrotny strzał w kierunku celu. Salwa po jednym strzale do każdego przeciwnika znajdującego się na obszarze. Zatańcz dla mnie. Ostrzał wszystkich przeciwników znajdujących się na obszarze, potrafienie zadaje obrażeń, zmniejsza odwagę. No, czyli też tutaj ciekawie, każdy atak jakby inny. Ojojoj. Ojojoj. Czyli swoich widzę też można okaleczyć przy okazji. Kurczę. Teraz się aż boję strzelać. No ale dobra. Dobra. Udało się elegancko tego zabić. Zatem jeszcze czterech przeciwników nam zostało. Ten gość między innymi, ale ja mu tutaj wyjdę. Z nim sobie poradzimy, myślę, szybko, bo on ma tylko 13 życia. Mi zależy po prostu na tym, żeby go utrafić. Możemy do niego z metra strzelić sobie nawet. No, 17, elegancko. No oczywiście wyskrobek zabija, nie ja. I od razu przejdziemy tutaj. Oczywiście widzicie już przeciwnika. On tu się już znajduje. Alright, let's go. I'll take care of him. Dobra. I'll take care of him. Ojej. Ojej, oj. No to ciekawe się mu zrobiło. Trzeba pamiętać jednak, jak te tutaj ruchy wszystkie są zrobione. Kurczę, żebym teraz
sobie nie narobił kłopotów i w swojego nie strzelił, wilku jednak ma tylko 77 tego życia. A, widzicie, no, a jeszcze wyskropka tutaj prawie bym zabił. Dobra, będzie trzeba inaczej trochę stanąć. No tutaj na tego mojego szalonego rewolwerowca trzeba jednak uważać. Więc ja może zrezygnuję z tego ruchu dla dobra drużyny mojej. No i widzimy już dwóch kolejnych gości. Dobra. Te walki będę starał się pomijać, bo zdaję sobie sprawę, że może one nie są jakieś najbardziej interesujące. No ale rzućmy okiem. No to co tutaj można było dać? Błyskawiczny strzał, czy też... No, precyzyjny. Niech będzie precyzyjny. Życia ma sporo, więc jednak to osłabienie nam się przyda. Dobra. Koniec tury. Mam nadzieję, że teraz już nikogo tutaj nie utrafię. No, wyśmienicie to poszło. Okej. Dobra. Też się boję, że... No właśnie, w kogoś strzelę. W kogoś na pewno strzelę. Dobra. Ojojojojoj. No i prawie swoją koleżkę znowu zrobiłem. No muszę tutaj się zapoznać lepiej z tym wszystkim. Kurczę, mogłem dać to leczenie ran. No na szczęście tu mamy tylko kieszonkowców, więc oni nam raczej wielu szkód nie powinni zrobić. Dobra, teraz już ten doktorek chyba się popisze. Dobra. Okej. Sprawdźmy to. No, całkiem dobrze chyba to trafia. Tylko, że to zmniejsza odwagę oczywiście. Ale sprawdźmy salwę, jak to się z kolei spisuje. Tak to wygląda, widzicie. Ja chcę wam też pokazać, jak te wszystkie ataki wyglądają. No a wyskrobek ma, widzicie, panikę, czyli zmniejszyła się u niego liczba punktów akcji i punktów ruchu. Dobra. Kawałek sobie podejdziemy. No bardzo mało tych punktów ruchu faktycznie ma. Żebym teraz znowu przez swojego człowieka nie strzelał. Dobra. Time to get a move on. Time to meet your maker. No tak to widzicie, powoli idzie, powoli do tego celu zmierzamy. Tylko jeden przeciwnik nam został, więc bardzo dobrze. Dobra, co my tutaj mamy? Opatrunek, z tego warto skorzystać. On odda punkty zdrowia. No oczywiście doktor akurat tych punktów zdrowia nie stracił. No ale ja się nim boję atakować, powiem wam szczerze. Chyba, żebym tak jakoś cwanie to rozegrał. O, tak widzicie, idzie. Po prostu trzeba odejść tak, żeby w polu rażenia nie było naszego człowieka. O, i widzicie, wyszło. Udało się poradzić z tymi szkodnikami Lujego. Dwa zabójstwa moje, dwa doktorka i jedno wyskropka. No ładnie, myślę, mi się wydaje, to poszło. Tak więc zobaczymy, co teraz mamy do zrobienia. Czyli widzicie, tu już gliniarze wkraczają do akcji. No i mamy też coś powiedziane na temat tych gwiazdek wszystkich. Czyli gliniarzy musimy przekupić. Bo póki co kasę mam. Przekup śledczych, wykorzystaj nowe przestępstwo jako kozła ofiarnego. Zniszcz dowody. No przekupmy, niech im będzie. Dobra, napad na gorzelnie się powiódł. Mamy oczywiście też tę ryzykantkę. W tej chwili, z której no nie korzystaliśmy. Dobra. Dobra, czyli tym razem musimy pomóc bratu i w tym, żeby go tutaj ściągnąć. No dobra. Robienie pieniędzy powinno być łatwe. W takim razie pewnie dostaniemy jakieś tutaj zlecenia zaraz. No już mamy. Zatem sprawdźmy, co tutaj jest. Zakup trunku. Akceptujemy. Co jeszcze tutaj macie dla mnie? Broń palna.
No nie, kupować to ja niczego nie chcę. Wydaje mi się, że tutaj w miarę wszystko mam, a jeśli nie mam, no to jednak chyba lepiej skorzystać z tych napadów. No ale cóż, myślę, że to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że tutaj się nie nudziliście, chociaż tej akcji, no trochę było, no ale było to głównie strzelanie. Tak jak mówiłem, to jest dosyć monotonne, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale mimo wszystko zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że Was tutaj ciekawi, jak wygląda ta gra. No mnie dosyć zainteresowała, przynajmniej szczerze. Póki co jakoś nie żałuję tych wydanych pieniędzy, mimo że no, recenzje tej gry nie zawsze są najwyższych lotów. W takim razie ja już Wam teraz bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Z mojej strony to wszystko. Cześć!